But kolego, but nie zawsze działa. Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus i zapraszam na kolejny odcinek z Rizena 2. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, gdzie skończyliśmy ostatnio, czyli wchodzimy do jaskini na polecenie Stalowo-Brodego. Nie mam pojęcia, co w tej jaskini zastanę. O, zapisano grę, jeszcze raz, świetnie. Samorodek, nieźle, to już mi się podoba, ale dalej jest dość ciemno. Te jaskinie są na szczęście tak zrobione, że nawet jak jest ciemno, to i tak się momentalnie rozjaśnia cały ekran, więc nie ma jakiegoś większego problemu. What? Ktoś mieszka? Kurde, jakiś ten. Jacyś tubylcy. Zobaczcie, czekajcie. No nie wiem, czy ja się mogę z nimi mierzyć, ilu ich tu jest. Dwóch tubylców? No i jakiś nietubylec, ewidentnie. Odleciał jak koliber. Myśliwy, no okej, tylko oni będą we mnie rzucać tymi swoimi, o właśnie. No jak ja będę sobie chodził lewo-prawo, to oni mnie nie trafią, no tylko... Nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby podejść i żeby on... Cholera, trafił. Oho, i wyszedł trzeci. Czekajcie, czy... Wow! Rzucił we mnie dzidą, a ja poleciałem w drugą stronę. Dobra, czy Stalowo-Brody będzie w stanie mi pomóc i czy ja dostanę expa za to w takim razie? Czy nie? Czy nie ma opcji? Bo oni chyba opuścili moją... moją grupę, tak jakby, więc... No dalej, chodźcie. Więc raczej jak wyjdziemy... Kurde, czy ja muszę sobie z nimi tutaj poradzić? Czy oni za mną nie wybiegną? Poważnie? No na karaka, no i co? No i nie biegną, kurde, i to jest problem. Chociaż, czekajcie, jeden idzie, dobra. A to z jednym to ja sobie może poradzę. Pyk, w twarz i jedziemy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i kurde, załatwiony. Ukryta straż, 1-3. Quick save i kurde, dawaj następnego. No i tak to możemy robić, fajnie. Aha, bo on się tam zaciął na tamtej ścianie. Czemu on mnie od koliberków wyzywa? Czekajcie, to ja go podejdę od tyłu. Raz, dwa, rzucił we mnie dzido! Rzucił dzido! Dobra, pyk! Kurde, ale trafiam z tego pistoletu. Nie, bez dzidy. Idź się tam zablokuj w tej ścianie i tyle, no i... A my tu sobie z twoim kolegą, poradzimy jakoś. Idź mi z tą dzidą, powiedziałem. Idź mi z tą wichurrą! No, cholera jasna, patrzcie go, no. Będzie mnie tu rzucał tą dzidą. No ej, no weź się trochę uspokój. Ja już nie mam jak się leczyć tak błyskawicznie. Help! Pomocy! Stalowo-Brody, pomóż! A, zabiję mnie. No jeszcze strzeliłem gdzieś tam. Cholerę. Nie, dwóch naraz nie ma opcji. Dwóch naraz jest strasznie ciężko załatwić. Zwłaszcza na, przypominam, trudnym poziomie trudności. Znaczy na najwyższym poziomie trudności. No jednak mega duże obrażenia mi zadają. No i dobra, chodź tu. Chodź. Ten pirat niech sobie tam zostanie, a ty chodź. I sobie jakoś myślę... Weź już z tym kolibrem, co? No czemu ty się... Czemu ty robisz salta do tyłu? Tak ścigasz, tak jesteś myśliwy, tak zwierzynę ścigasz saltami do tyłu? Idioto? No chodź tu, a nie to jakieś capoeiry mi tu ćwiczysz. Bang! Dobra. Zebrał. No i przyszedł ten, no. Cholera jasna, niedobrze. Ole mu, dobra. Chciałem zrobić unik, a... dostał kopa. Wow! Dobrze. Nie. Ała, jak mnie jest ten, jak mi kopa sprzedał. Skurczysyn. Dobra, no tego tu chociaż jakoś... podziabać. Nie skacz w jego stronę. Nie! Okej. Buta? Dawaj go. Pistoletem chociaż, nie trafiłem. Uciekaj. Dobra, tamten jest już na wykończeniu, to może z piratem. No nie, no kurde, teraz nagle wie jak znaleźć ścieżkę do mnie. Czekajcie, to ja go tutaj wymanewruję i spróbuję go teraz... Kurde, ten się broni, ten jest lepszy. Dobra, żeby mnie ten pirat zaraz tam z tyłu nie... Dobra, but. Podbiegniemy i dobra, załatwiony. Dobra, to teraz tak, od tego się kawałek odsunę. Quick save i możemy się bić dalej, kolego. Co but? Też mówię z kopa, patrz. Pyk! Dobrze, czekajcie, ja się wyleczę tak na full. Mam nadzieję, że on nie ma pistoletu, ale chyba nie, bo bym raczej widział jego pistolet, okej.
Wow, to było niespodziewane. No kurde, raz zrobi unik do przodu, a raz walnie skopa i to jest takie... Nie do końca wiem, o co chodzi. No i kurde, mistrzunio, proszę bardzo, trzech przeciwników załatwiłem. Sam! Pierścień złodzieja. To się może przydać. To się może przydać, jeśli ma fajne staty. Zaraz zresztą to sobie zobaczę. Ten pierścień złodziejaszka. No i proszę bardzo, 4000 chwały, bardzo fajnie. Inwentarz. Pierścień złodzieja. Podłe sztuczki. Złodziejstwo plus 10, no to chyba na rzecz tej chwały sobie jednak zmienię ten pierścień. Szkoda, że nie można nosić dwóch pierścieni, no ale trudno. Myślę, że podłe sztuczki plus 5, czyli chyba pistolet się w tym zalicza. No i złodziejstwo plus 10 to jest no naprawdę dobry wynik. To już mi daje złodziejstwa 35. To jest całkiem kurde nieźle. Jakaś statuetka, nieźle. No i widzicie, dzięki temu mogę sobie otworzyć te skrzynie. I fajnie, ta już będzie, no ta już jest trochę lepsza. Aha, kurde, ta myszka mi tak chodzi tutaj. Nie wiem, czy się będę przełączał, może na czas otwierania zamków będę się przełączał, znaczy przerzucał na drugą myszkę. No, bo to nie ma sensu, czekajcie, muszę złapać tę drugą. O, i tu jest o wiele lepiej, już można się bawić. Dobra, tutaj i na samym końcu. I pstrygi otworzą, dobra, no to mogę się przełączyć z myszką. O, no i zarąbiście. Czekajcie, mi tu... Stoper cyka cały czas, mam nadzieję, że tego nie słyszeliście przez te 6 minut. 85 sztuk złota może być, ale mapa Wybrzeża Ostrzy, to mi się bardziej podoba. Mamy co? Wino, czyli zapasy żywności, o, łącznie, tak? Dobrze, grzyb poku. Nie skradaj się. Weź grzyba poku. No i to chyba... Aha, nie, tu jeszcze jest. Namiętnik pirata. Jakiś legendarny przedmiot nam pokaże. Aha, na Antigui jakiś kupiec ma igłę wudu. No, igła wudu pewnie da mi wudu plus ileś tam. W sensie ten, atrybuty wudu plus 1. No to mi akurat nie będzie potrzebne, bo tak jak mówiłem już kilka razy, nie mam zamiaru korzystać w ogóle z magii wudu. Wudu, jak to akcentuje Stalowa Brody. No, ale cóż, nie będę narzekał, bo chyba za znalezienie tych rzeczy jest chwała, tak mi się wydaje. No to kurde, to czekajcie. A nie, i tak chciałem sobie złoto z tego podbić, więc... no i złodziejstwo będę miał chyba wtedy na... Chyba na 40, bo to dodaje co 5, tak mi się wydaje. Ale to zobaczymy jeszcze. Zobaczymy, na co wydam, bo zależy, gdzie dojdziemy tutaj. Znaczy, dojdziemy do wioski tubylców. Ja nie mam zamiaru z nimi gadać, bo jak... Posłuchaj, moja droga. Jak stwierdziłem, że idziemy do Inkwizycji, to idziemy do Inkwizycji. Dobra, gościu, sprawdziłem jaskinię. Co odkryłeś? Ktoś tam był, mogli być zwiadowcy. Ktoś już tam był. To mogli być jacyś zwiadowcy. Rozbili obóz. To wrona. Jedzą mu z ręki. Musimy się śpieszyć. Okej. Zabierajmy się stąd. Jeśli sądzisz, że to zadziała... Dobra, czekajcie, bo chciałem jeszcze coś sprawdzić tylko. Sterowanie. Jest kopnięcie, do przodu, do tyłu, oddalenie, idź, biegnij, skok, skradaj się, tryb broni. Główne działanie, działanie poboczne, szybki dostęp, mapa, dziennik, postać, przeładuj. Kurde, no nie ma kopnięcia, szkoda. Bo chciałem sobie przełączyć na inny klawisz, żeby mógł robić... unik w przód, bo tak muszę wcisnąć dwa razy W i wtedy robi unik do przodu, a normalnie powinienem zrobić ze spacją, a jak robię spację w danym kierunku, no to... O, widzicie? Teraz robię ze spacją, lewo, prawo i do tyłu i elegancko, a jak do przodu, to on kopie. Sam jest podskok, a sama spacja jest po prostu kopnięcie, a jak dam... No dobra, no będę się musiał nauczyć robić uniki wciskając dwa razy klawisz po prostu i będzie może... Będzie wygodnie. No przecież idę, kurde, ściemnia nam się już tutaj, mogę się przespać w tym łóżku w którymś, który był w tej jaskini. O Jezu Mario, małpa mnie uciekła. Raz, dwa, ale jestem zabójca dzisiaj niesamowity. No niestety mniej chwały będę dostawał, ale za to mam pierścień złodzieja, więc... no jakby... Cieszę się niezmiernie z tego powodu. Dobra, co to mamy za ten... Jakąś taką polankę, o właśnie, słowa mi zabrakło. Gdzie wy tam idziecie? Chodźcie na małpy, co wy robicie? Zabijamy małpy, nie ma co się zastanawiać. Dobra, Patty, ta jest twoja, ja zabiję tamtą, ty zabij tą. Tę małpę. No ja ta małpa coś taka nieruchawa.
No i miałem robić uniki wciskając dwa razy klawisz. No ale ze spacją jest wygodnie, no co ja poradzę, kurde. Co ja na to poradzę? Ale tu jest dużo małp, chodźcie, zabijmy dużo małp. A tam jest jakaś inna małpa, tam są jakieś inne małpy. Inne zmutowane małpy. Fajnie, fajna sprawa, zmutowane małpy. Zawsze chciałem zmutowaną małpę. I dobra, nie wiem kto ją załatwił, ale powiedzmy, że ja. Dobra, no nie podoba mi się to, że robi się noc. Bo tak jakby kiepsko zaczynam widzieć cokolwiek. A co to za małpy? Twarda małpa błękitno-szpona. Nie wiem co to znaczy, ale pewnie są twarde i są błękitno-szpone. Dawaj ją. Stryk. No, faktycznie twarda. Nieźle wytrzymuje strzał z pistoletu, ale nas kłokosami obrzucają. Dobrze, że nie kupą. Jak te małpy z Madagaskaru, albo z, jak się ten serial animowany nazywał. Pingwiny czy nie? Julia? Nie pamiętam. Co to? Jak to się nazywało? Wie ktoś? Na Nickelodeonie to leciało. Jak to się nazywało? Aha, patrzcie, jakieś zadanie wykonałem w ogóle. No okej, okay. Nigdy pewnie go nikomu nie oddam, ale... Niechaj będzie. Dobra, zrobię sobie save'a. No w sumie dobrze, że tu przyszliśmy, bo jakbym miał wykonać faktycznie to zadanie i sam miałbym na te małpy tutaj te gesto... To niekoniecznie, gdzie było? To te błękitne szpony są wyjątkowo paskudne. A, to chyba teraz było to zadanie, co? Oszukamy je za pomocą starej sztuczki stalowobrodek, zwanej... Stary, zabiliśmy te małpy właśnie, nie wiem, czy odnotowałeś ten fakt. Idź tam i daj się zauważyć. No. Kiedy zaatakują... Stary, robię tak od dwóch odcinków, no. Żaden problem. No dobra, stalowobrody, no nie jest jednak zbyt bystry. Nie wiem, może to przez to, że jest pijany, albo wiek już swoje zrobił, nie wiem. Jakie wielkie. Dobra. Cholerni Indianie. Słyszałem, chciałbym wiedzieć, jak to robią. No, to by się faktycznie przydało. Umiejętność wtapiania się w zwierzęta, w sensie, żeby nas nie zauważały. No kurde, jest ciemno, przepraszam. Nie ogarnąłem sytuacji. Mogłem się przespać faktycznie w tamtej jaskini. No ale może za chwilę skończymy nasze zwiedzanie Wybrzeża Ostrzy, będę mógł się przenieść, bo mapę już mam. Czekajcie, tu jest M. Mapę już mam i mogę się przenieść. A, bo ja tu nie wszedłem i nie mogę się tu przenieść. O, cholera. Aha, tu jest ta... Teraz my idziemy w tę stronę. Aha, tu przejdziemy pewnie jaskinią, bo tu jest wioska tych. Tu jest wioska tych tubylców. A tu jest Puerto Isabela. No dobra, to będę musiał się przenieść do wieży i w takim razie sam pokonać tę drogę do Puerto Isabela. No trudno, to już się sam tym zajmę najwyżej. Po drodze okradnę tego frajera, co mi dzika zabił wczoraj. Guźca znaczy się. Nie wczoraj, tylko przedwczoraj. Wczoraj to ja to nagrywałem. No. A guźca mi zabił przedwczoraj, w poprzednim odcinku. Dobra, jeszcze tu jakieś małpki widzę. No, to raczej trudniejszych przeciwników, jak z nimi chodzę, to nie będzie. Ła, jak mi rypła głupia małpa. Dobra, zjem sobie coś. A, zjadłem za dużo, cholera jasna. Dobra, tylko jedna. Małpy to się lubią zawsze w większych grupach trzymać. No, widać tylko jedna. Cholera, nic nie widzę. A to się prześpię w wieży w sumie. Jak się przeniosę już, to się prześpię w wieży. O, tam już są jakieś zabudowania tubylców. O, ty cholerny indyku, najgroźniejszy przeciwnik. Indor, indyk. Jest jakaś różnica między indorem a indykiem? Nie chciałem gadać z Patty. Złota koniczyna. Ekstra. Wioska znajduje się po drugiej stronie. Ale muszę tam iść sam zapewne. Ostrożnie. Nigdy nie wiadomo, gdzie chowają się dzikusy. Okej. Powiedział daj spokój, a napisane było no rusz się. Podejrzewam, że come on było źle przetłumaczone. Czy było źle przetłumaczone? Jest źle przetłumaczone. Czekajcie, bo dojrzałem w gęstwinie. Skrzyneczkę, ja też skrzyneczki nie przegapię. I to otwarta, proszę bardzo. Co tu mamy w środku? Złota koniczyna, surowa ryba i samorodek. Dawaj nam wszystko. Okradamy tubylców, a co? Ja jestem ciekaw, czy można robić zadania tu i tu. Jesteśmy na miejscu. W sensie i dla Inkwizycji, i dla tubylców. Molukasów, bo muszę się nauczyć ich nazywać po imieniu. Jeśli dalej pójdziesz sam. Dobra, ale dalej nie idę sam. Nie mogą rozpoznać stalowego. Tak, nie mogą. Niech będzie, rozejrzę się. Niech będzie, rozejrzę się. Dobry chłopak. Dobra. I pamiętaj, że nie wiemy jak Wrona zdołał ich sobie zjednać. Okej. Co ty zamierzasz robić? Mam ważną misję. No wraca do wieży, no wiadomo. W obozie jest niepilnowana przez nikogo beczka rumu.
Więc o to chodzi. Obaj mamy ważne... Dobra, spoko. Poradzisz sobie beze mnie. Dam sobie radę. Tak, ty też sobie... Też sobie idziesz. Aha, i ona idzie gadać ze Stalowobrodem, żeby jej powiedział, gdzie jest skarb. Okej, dobra, ale wiecie co? Będę tam przed wami. Aha. A może nie będę musiał spać, bo szybka podróż mi na tyle przesunie czas, że będzie jasno? Nie. No dobra, jest tu łóżko, mam nadzieję. Jest, oczywiście. O, napisy się pojawiły. No patrzcie, a nic nie zrobiłem. Ciekawe, od czego to zależy. Kiedy są, a kiedy ich nie ma. No dobra, to muszę w takim razie teraz lecieć do Puerto Isabela samemu. I zaraz, którędy to się szło? Tędy. Muszę lecieć teraz do Puerto Isabela samemu, no i ewentualnie się dostać tym razem do środka, ale już tak, jak to być powinno. Czyli ze złotoustym. No chociaż nie wiem, czy mi... Ile mam tej chwały? Prawie 5000, ale to mi nic nie da, nie? Bo tutaj jest, potrzebuję 4, 2, 2, tutaj aż 3. A ile mam hajsu? 345, strasznie mało tego hajsu. Dobra, czy ja pamiętam, gdzie tam się szło? Chyba przez ten most musieliśmy przejść, coś takiego... No kurde, strasznie mi się nie podoba to rysowanie roślinności na moich oczach. Nic nie mogę z tym zrobić, nie ma takiego ustawienia, które by zwiększało zasięg rysowania się tych obiektów. Jeszcze zerknę mapę, czy ja na pewno dobrze idę. No dobrze, przejść przez ten most, potem calutki czas prosto i bez najmniejszego problemu. Raczej nic nas tutaj już po drodze nie zastanie, bo wszystko żeśmy wytłukli. No chyba, że jakiś niedobitek jeden z drugim... Nie, nic już nie ma. Dobra, ja też się nie będę za bardzo rozglądał, żeby popchnąć coś... O, no, chyba źle poszedłem, co? Jasne, że tak. Tędy miałem iść. Nie będę się tu za bardzo rozglądał, żeby coś tam popchnąć fabularnie dzisiaj do przodu. Ostatnio sobie zwiedzaliśmy, no to dzisiaj sobie po prostu zrobimy to, co zrobić trzeba. Dobra, tu jest rozwidlenie i możemy iść w dół, zdaje się. W sensie dołem albo górą. No, pójdziemy dołem. Jeden ognisty ptak. No z jednym myślę, że mógłbym sobie poradzić. Zdaje się pojedynczo. One mają daleki zasięg właśnie. O nie, jednak są dwa. Z dwoma to ja nie chcę, z dwoma to ja umrę. Gdzie tam strzelasz, no? Dobra, spróbujmy się z nimi. Raz, dwa. Nie, nie ma szans, kurde. Zginę. Zginę. Chyba się wczytam, nawet nie będę próbował. Szkoda, że nie ma opcji, żeby trafić po prostu dwóch przeciwników za jednym razem. Nie, nie but, nie but. Dobra, muszę się nauczyć robić te faktycznie inne uniki. Czyli dwa razy wciskać przycisk i po prostu spieprzać. Pudło, aj niedobrze. One były podatne w miarę na pistolety? Nie pamiętam. A czekajcie, jak tak będą... O! Jak tak będę ja sobie zwabiał do siebie, że będą jeden za drugim, to nie powinny mi wiele zrobić. A, nie wyszło, nie wyszło. Dobra, okej. Okay. Czasami ja bym chciał wcześniej strzelić na przykład, ale za późno mi się... Za późno on mi się... zrób ten unik. Za późno on mi się nakieruje na przeciwnika i tak też to dziwnie wychodzi. Często, gęsto, dobra. No, jest nieźle, może sobie z nimi poradzę jakoś. To trzeba po prostu nie na pałę, tylko po kolei. Jak jest więcej przeciwników, po kolei ładnie je tutaj. Tym bardziej, że one nie mają żadnych tam specjalnych ataków, którymi mogłyby mnie nagle zaskoczyć. No niestety nie trafiłem, szkoda. Dobra, uciekamy, żeby się nie dać otoczyć przez dwa ptaszory. No niestety mam słaby zasięg broni. Mi się wydaje, że gdybym szedł w broń kującą, czyli w szpady, to one chyba mają trochę większy zasięg. Ale chyba mniejsze obrażenia z drugiej strony, tak mi się wydaje, że to jest taka ich różnica, ale nie jestem pewien co do tego. No, także może zasięg by był trochę lepszy i mógłbym trochę z większej odległości siekać tych niemilców wszystkich tutaj, no ale trudno. No, piraci walczą bronią sieczną, piraci będą mnie uczyć tylko i wyłącznie broni siecznej. Chcę być piratem. Taką obrałem ścieżkę, no więc tak będzie. No a te kraby to jeszcze nie idę. Za małe obrażenia im zadaję. No i walka z krabami jest dość nużąca, bo trzeba po prostu je kopać tak długo, aż się przewrócą. I... No i potem je ciachać po prostu, a że nie zadaję zbyt dużych obrażeń, to ciachanie nie jest takie do końca dobre. No dobra, jednak muszę iść plażą, bo tamtędy nie przejdę. Mam nadzieję, że nie natknę się na żadnego jakiegoś krabąszcza. Tam jest jeden, ale to go zostawimy w spokoju. Czy tu coś leży? Czy ja to mogę podnieść? Drewniana skrzynia. 1 na 10. No to jakieś zadanko pewnie. To dobrze wiedzieć, co mnie już mniej więcej czeka.
w przyszłości. Czy to też jest drewniana skrzynia, tylko większa? Tak, to też jest. To powinno się liczyć za dwa na przykład. No dobra, to już dwie mam, jakby co. Dobra, tu jest most do przejścia już do Puerto Isabela. No i dobra, i teraz zrobimy sobie tak, to w taki sposób, że... Aha, ja miałem jeszcze okraść tamtego dziada, co gdzieś tam był. Kurde. No to czekajcie, bo on był niedaleko chyba, to spokojnie sobie mogę gdzieś tutaj do niego podbiec, bo już mam złodziejstwo na 30 dzięki pierścieniowi. Więc spokojnie będę mógł go ograbić. Dobra, to był któryś z tych, tylko ich tu było trzech, więc nie do końca wiem, który to był. Sancho chyba nie. Kotlet wieprzowy, krwisty stek. Tak jest. Protektor, to jest ten, co mi guźca zabił. Gnojek, a tego mogę okraść. Chavez, proszę bardzo. Złodziejstwo 30, 70 sztuk złota, chwała 30. No i proszę bardzo. Teraz mogę z tobą pogadać jeszcze? Bo ty mi mogłeś tam drogę wskazać, nie? Do Puerto Isabela. A czy to coś da? Musisz używać kompasu? Kompas wskazuje północ. Ty idź w drugą stronę. Aha, dobra, okej. Okay. Na południowym brzegu. Dobra, to tam te wskazówki to mi niepotrzebne. Wiem, gdzie co jest. Mam mapę zresztą. W sumie spoko, że zajrzałem do tej jaskini, gdzie tą mapę znalazłem. Bardzo mi się to przydało. Teraz mogę sobie przynajmniej fast travelować. No tylko co prawda nie mam jeszcze nic odkryte. Tylko tą wieżę na samym początku, ale... A czekajcie, stąd jest w miarę blisko do tej wioski? No, odległość taka sama. Tylko droga inna, więc po drodze może dorwę jeszcze jakichś przeciwników, jeśli będę się tam wybierał. Jeśli jest opcja zrobienia zadań tu i tam. Bo szczerze mówiąc nie pamiętam, czy to ja teraz obieram jakąś konkretną drogę, czy mogę zrobić to i to. Dobra, nieważne, złota kończyna. Quick save. I zrobimy tak. Nie, to nie ten przycisk. Ja chciałem sobie podnieść cwaniactwo na 4, znaczy na 5, przepraszam. I teraz ile mam? Złotousty 33. No bez jaj, braknie mi dwóch, żeby przekonać tego gościa, żeby mnie wpuścił za darmo. Ja nie mam jakiegoś tego. Jakiejś roślinki, która by mi... Brąsieczna kująca, twardziel, zastraszanie, regeneracja 5, regeneracja 5, regeneracja 5, wszystko jest regeneracja 5. Nie no, tylko mam te korona bohatera, ona dodaje plus 1, twardziel, kuloodporny i zastraszanie, i mieczocier, i brąsieczna kująca i rzucana. Szkoda. No trudno, to będę musiał mu zapłacić w takim razie, no bo inaczej się nie dostanę, a nie mam zamiaru zdobywać, biegać po tej wyspie teraz i zdobywać 6000 punktów. Znaczy właściwie 5000 punktów chwały. Dobra, trudno. Dobra, ten dialog już znamy. Przybywam po rum. Mogę tak powiedzieć? Rum? Ale mam złe wieści. Musi nas kupić. To raczej nie ma. Dokładnie. O, nie ma znaczenia. Złotousty 35. No dwóch mi braknie, kurde. A czekajcie, nie mam tyle. Dobra. No nie udało mi się wejść, spoko. Jeśli mnie nie wpuścicie, to pożałujecie. No dobra, jeśli powiedzmy mu to. Jeden mój okrzyk. Moi koledzy przybiegną tu na... Aha, dobra. Nie, myślałem, że mi da jakieś zadanie, mnie wpuści po prostu, ale no dobra, trudno. Nie, to nie. Dobra, masz tą stówę, niech stracę. Przestrzegaj. Trudno. Dobra, ale za to możemy sobie teraz z Sofią pogadać. Chyba musi... I machnąć złotousty 30. Dobra, to też już znamy. Cyk. Z kim mam przyjemność? No proszę. Dobrze wychowanego mężczyznę spotyka się... Proszę bardzo. Rzadko. Jestem Sofia. Miło mi cię poznać, kochanie. A co, nic za to nie dostanę? O, chwała plus 50. Dobra, pierwsze wrażenie. Zarmiście! Co cię tu sprowadza? Nie miałam wyboru. Stare imperium w ruinach. Miguel przerzucił coś tam. Siedliśmy więc na pierwszy statek. Okej. Okay. Muszę się czegoś napić. To mamy handelek, nie? Może grogu. Co tam masz? Rozejrzyj się. Mogę wymienić się wieloma rzeczami. Okej. Jeśli chodzi o skarb, mogę zapłacić złotem. Brzmi nieźle. Skarb? Jeśli chcesz coś wiedzieć, kochany... Dobra, chcę pohandlować. Na początek. Zobaczmy, co tu... Uuu, masz jakieś fajne te... ciuszki. Znaczy fajne czapki, ale odejmie mi to od złotoustego niestety, mój piracki kapelusz z ten. Ale tu już jest coś lepszego niż ja mam, bo ja mam ubranie pirata, twardziel 10, kuloodporny 5, a tu jest takie, co mi daje 12. Co prawda jest droższe, ale mógłbym sprzedać swoje i kupić to. Całkiem nieźle. Co tu jeszcze? Ja mam jakieś białe spodnie, ale daje mi złotousty, więc zostają. No, buty...
O, porządne buty za kostkę. Te dają do złotoustego plus 2. No to szkoda, że nie miałem ich wcześniej. Bo bym zagadał ze strażnikiem i byłby git. No fajne też. A masz jakiś... Nie, nie masz żadnego tego. No, jak to się mówi. Żadnego kolczyka, bo ja żadnego nie noszę, a coś by się jednak przydało. Podłe sztuczki plus 5, złotousty plus 5. No nie, no ja sobie na razie zostawię ten ze złodziejstwem, póki co. Dobra, ile kosztują te buty? 300. Kurde, dużo. Dobra, to czekajcie, zrobimy... Albo nie, inaczej, najpierw coś sprzedam. O, proszę bardzo, bo ja tu mam trochę niepotrzebnych rzeczy. 30, 40, 35, 50. Szable mogę ci sprzedać, kordela z 4 razy włócznie, twardy kokos. O, jakiś pistolet mam, który jest gorszy pod każdym względem. Nie, tylko pod względem obrażeń od mojego. I co, ja mam jakieś skarby? W sensie mogę sobie przełączyć na łup po prostu. O, srebrny kielich, posąg małpy. No i to na razie tyle. Dobra, ile mam? 895. To zrobimy tak, koniec, quick save. Ja ci sprzedam mój płaszcz, który mam aktualnie na sobie. Mogę tak zrobić? Mogę, no to dobrze. Kupię ten stary płaszcz, bo jest lepszy. I jeszcze byłbym w stanie kupić te porządne buty za kostkę za następne 300. I sprzedać jednocześnie moje buty za 50. No to nie wiem, szaleństwa nie ma. A czekajcie, bo staty te same, 5 i 5, nie? No i plus złotousty plus 2. No i zarobiście. I sprzedajemy sobie to. I ekstra. Jeszcze zobaczę, jak będę wyglądał, bo to też, wiecie, jak będę wyglądał jak idiota, no to nie będę tego nosił, nie? Wygląd też ważny. Stary płaszcz. On taki brudny za mnie pirat dosyć. nie, ekwipunek, stopy, porządne buty. Jak to wygląda, kurde? Bardzo źle. bardzo, bardzo źle. Taki jestem teraz, kurde, nie wiem, Indiana Jones bardziej. Nie, tamten lepiej to wyglądało. Był gorszy, ale lepiej wyglądał. Mimo wszystko. To tylko te buty sobie wymienię, żeby mieć tego złotoustego więcej i tyle. No trudno. No to w sumie też statystyka tylko różniła się o 2, więc to chyba nie jest aż tak dużo. Dobra, sprzedam ci te buty, kupię od ciebie te buty i to wszystko, co bym chciał na chwilę obecną. W sumie może grogu bym nakupił? Nie, na razie nie. Może nie będę musiał walczyć, więc dobra. A nie, bo ona jeszcze miała ten, mapę z drogą do skarbu, przecież dawaj. I tak myślałem... Była do kości. Zawsze mógłbym przeszukać zwierzęta, które już zabiję i coś tam chyba wydobyć z nich i sprzedać potem. Dobra, jaki skarb można znaleźć? Skarb można tu znaleźć? Stare świątynie są pełne złota i nefrytu. No, tylko w tych starych świątyniach są dość mocni przeciwnicy, z tego co pamiętam. Bo tam są jacyś nieumarli strażnicy, czy coś takiego. Lub zginąć. Więc dość przerąbani przeciwnicy, ale no faktycznie opłaca się chodzić po tych... po tych... świątyniach. Czy jest coś konkretnego, co chcesz kupić? Skoro już pytasz, kochaniutki... On czyżby jakiś kwestior? Przydałby się kilka butelek porządnego wina. Okej. Okay. Ostatnio magazyn nie był zbyt dobrze strzeżony. Większość wina została wyzwolona. Ale już jest strzeżony pewnie, co? Niemal każdy tutaj ma schowaną butelę. A, mam chodzić po domach i... Jaką się znajdziesz, dobrze ci zapłacę. I zwijać wino. Dobra, spoko, nie ma problemu. Ile potrzeba? Ile ci potrzeba? 5 wystarczy. 5 wystarczy, dobra, nie ma problemu. Świetnie, będę tu czekać. Będziesz tu czekać, zarobiście. Znajdziesz go naj... Dobra, powiedz mi coś o Arborei. Powiedz mi więcej o Arborei. Arborea to ogromne i stare miejsce. Wiele potrzebnych ci rzeczy znajdziesz tu, na wybrzeżu... Aha, bo my jesteśmy chyba na jakimś kontynencie, czy coś takiego, nie? Na świecie, czy nie? Chroni nas, no w sensie na pewno, czy może jakiś półwysep, albo coś takiego, coś większego w każdym razie niż te pomniejsze wysepki. Chcę dowiedzieć się więcej o wybrzeżu Ostrzy. Strzelaj, kochaniu. Ojej. No dobra, popytajmy w takim razie o folklor miejscowy. Wybrzeże Ostrzy. A niech mnie, co to za pytanie? Nie wiesz? Może dlatego, że na mapie wygląda jak wygięte ostrze kordy. Oj, będę musiał to sprawdzić chyba, bo nie wiem, czy tak jest. Nie mogło. Nie mogli go przecież nazwać wybrzeżem mieczy. Oj, co innego było napisane, koleżanko? Nie oszukuj mnie. Dlaczego wybrzeże nie zostało zniszczone? Nie wiem, ale to, że nie zostało zniszczone, nie znaczy, że nie jest niebezpieczne. No, czekaj, zanim wypłynę, to będzie bezpieczne jak... Nie wiem, co jest bezpiecznego. Pozabijam wszystko, co tu jest. Złego w okolicy. Cóż,
Przede wszystkim są tutaj dzikie zwierzęta. Małpy, jaguary i inne takie. No i są szaganumi. Kto to są? Kusy żyjące w głębi lądu. Z nimi nie handlujemy. Ojej, szaganumi, molukasy. Molukasi znaczy się... No ja nie zapamiętam, ni cholery. Chyba będę mówił tubylcy po prostu i tyle. Naucz mnie czegoś, czego możesz mnie nauczyć? Wydłużyć uśmierzaczy bólu, zastraszanie. Chcę być groźniejszy, zastraszanie. Chciałbym umieć każdego zastraszyć, chciałbym lepiej... Aha, czyli to będzie kuloodporny. No dobra. Czyli ona ma kuloodporny i zastraszanie. No niestety nie chciałem... A, nie mam butów! Wygląda jak w szlafroku teraz. Porządne buty za kostkę, cyk. I złotousty. No to złotoustego będę miał teraz w takim razie... 35. No to teraz mógłbym zagadać z tym gościem przy bramie, ale niestety. Ciekawe, czy mogę z nim zagadać, żeby mi oddał ten, oddał mój hajs. Dobra, co my tu mamy? Rozejrzyjmy się trochę. Tylko kurde, tu jest inkwizycja, ja tu się nie nauczę walczyć szablą, coś mi się wydaje. Więc trochę chyba źle postąpiłem, no ale już trudno. Czy to jest wino, które mi się przyda? Czerwone wino. Czy ja mogę je zabrać? Mogłem je zabrać. Dobra, tam jest jakiś statek. Wiemy, że to nie jest statek Wrony, bo tak już nam Stalowobrody powiedział. Dobra, idziemy wyżej. Ranak, o, cześć. Masz imię, więc pogadajmy. Wiesz coś o Guccio, zwanym Wroną? Chcesz porozmawiać? No, tak. Jestem głodny. Przynieś mi mięso, to pogadamy. O Jezus Maria, dobra. Zastraszenie 35, no chyba nie mam, co? Zobaczę, co uda mi się znaleźć. Dobra, ale mam żarcie. Nie mam żarcia? Moje miejsce. Ważnie, nie mam surowego żarcia, wszystko usmażyłem? O Jezus Maria, a nie możesz usmażonego zjeść? Musisz żreć surowe, serio? Dobra, no to muszę pamiętać, że... Użyj armaty, co? Nie chcę używać armaty. Miguel. Tak, jestem Miguel, właściciel magazynu. Tu. Jakbym nie słyszał, skubany. Co mogę dla ciebie zrobić? Towar na sprzedaż, kolonia jest spora. Ty jesteś kierownikiem magazynu, nie przydałyby ci się skrzynie? O, on mi pewnie da zadanie, żeby iść na plażę, co? Nie przydałyby ci się skrzynie? Może i przydałyby się. Ile ci potrzeba? 10. Dwie już mam. Przynieś mi 10 skrzyni. Dobra, spoko. I mamy zadanko. Czy ty masz coś fajnego na sprzedaż? Nie, moja żona Sofia się tym zajmuje. A, to twoja żona. No proszę bardzo. Ty jesteś szefem magazynu. Myślisz, że nie mam co robić? Przy tej całej... Dobra, masz co robić. Wprowadził przydziały. Księgowość jest bardzo... Spoko. Jeśli coś pójdzie źle... Dobra, nie mam problemu. Może powinni... Płacić dodatek za niebezpieczną pracę, no. Może powinni wypłacać ci dodatek za niebezpieczną pracę. Chciałbym, żeby ludzie doceniali mój... Ja doceniam, stary. Ludzie, to banda niewdzięczników. Ty to powiedziałeś, przyjacielu, ty? No tak, dobra. Po co te przyciągi? Pogadajmy z gościem dalej. Środek zapobiegawczy. Wszystko przez tego pirata Wrona. Właśnie, wiesz gdzie jest? Póki nie dowiemy się, czy jest bardzo groźny... Bądźmy ostrożni. A coś, co jest mi potrzebne. Dobra, co wiesz o Wronie, kolego? Co wiesz o Wronie? Pewnego dnia pojawił się na morzu i zaatakował naszą placówkę. Sam? Tylko jeden statek? Alcazara na fort? Kolonię od grabieży. Co zrobił? Zatopił statek Wrony. No, shit. Mogliśmy je wykorzystać. No, to gorzej. Co teraz planuje Wrona? No, czyli włóczni nie ma na statku, na pewno. Wciąż jest gdzieś w dżungli. Piraci. Z nimi wiecznie są problemy. Ej, kolego. Jeśli nie obrażaj. Udać, zalecam ostrożność. Aha, czyli chyba będę musiał tam iść, tak. Z nim na zwłokę. Dlatego mamy przydziały. Dobra. To może lepiej, że przyszedłem tutaj, bo dostanę jakąś misję, żeby iść inkognito. Jest spora. Właśnie do obozu, znaczy do wioski tubylców. Do podboju reszty kontynentu. Kontynent, dobra, czyli Arborea to kontynent, okej. Okay. Ale nie możesz tam wejść. Ani na statek. No, na statek też nie mogę. Ja chciałem spróbować. Rzemieślników i fermy świń. Komendant Sebastiano i jego protektorzy są najwyżej w garnizonie. Okej. Czy mogę coś jeszcze zrobić? Chyba nie. Kilka pytań odnośnie kolonii. Dokąd mogę pójść? Są tu jakieś inne wyjścia? Nie, to mnie już za bardzo nie interesuje. Ten magazyn mnie interesuje. Ale to wieczorem. Ranak, no tu nie mam do ciebie niestety... nie mam dla ciebie niestety... A mogą być fajne rzeczy. Dla niego nie mam mięsa. Dobra, Benito, co tam, kolego? Cudeńka, prawda? No fajne, fajne masz armaty, kolego. Specjalnie na tę wyprawę. Mają lepszy zasięg niż większość armat pokładowych. O, czyżby. Fajnie. Fajnie?
To najlepsze. Dobra, Jezus Maria, ty je robiłeś, że się tak zachwycasz? Jesteś kanonierem? To takie oczywiste? Owszem. Stoisz tutaj i się zachwycasz, więc... To mi się podoba. Tak, naprawdę czasem mnie ponosi. Ale armaty są moim życiem. Uwielbiam. Czy on nie mógł mnie czegoś uczyć? Coś wspólnego z morzem? Coś mi się tak kojarzy, że... Pomoże mnie czegoś nauczyć. Piratem, prawda? Nie, nie jestem piratem. Pracuję dla Inkwizycji. Służyłem kapitanowi Stalowobrodemu. W sumie żadna z tych opcji nie jest do końca prawdziwa. Nie jestem piratem, no niby jestem. Chociaż... Dobra, powiedzmy to. Służyłem kapitanowi Stalowobrodemu. Temu Stalowobrodemu? Jesteś piratem. Uczestniczyłeś więc w bitwach morskich? Jasne, w niezliczonych. Taki udział. Dobra, chyba mnie polubił. Spoko. Dlaczego te armaty są skierowane w stronę morza? Mamy muszkiety, którymi trzymamy Molukasów na dystans. Ale co, jeśli nadpłynie statek? A no? Już próbował szczęścia, bezczelny łajdak. Ale czarna Betty pogoniła ich i zatopiła. Czarna Betty to ten statek? Czy to wszystkie armaty? Nie, na wieżach jest ich więcej. Widzisz? Możemy wziąć przeciwnika w dwa ognie. Sprytne. Kurde, jakieś zadanie chyba będzie z tymi armatami, coś mi się kojarzy. Oczywiście. Siedzenie w ciemnościach, fale rzucające cię raz w tą, raz w tamtą. Fajna sprawa, co? I do dobrego strzału trzeba mistrzowskiego kanoniera. No i sobie pogadaliśmy. Użyj armaty. No kurde, raczej mi nie pozwoli używać armaty. Dobra, coś jest w tę stronę? Sobie zerknę na szybko tylko. Nie, tam jest zejście na plażę. Kurde, muszę pamiętać o tych skrzyniach dzisiaj jeszcze. Boże, teraz bym poszedł te skrzynie załatwić i od razu sobie hajsu więcej zgarnął. Tylko pytanie, czy one będą po obu stronach, czy tylko po tamtej? Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Aha, chyba są po obu stronach, bo tu widzę, że też coś leży. No dobra, to dawaj. Drewniana skrzynia. Sobie save'a zrobię, bo zaraz tutaj pewnie jakieś te piaskowe diabły na mnie wylecą. Chciałbym powiedzieć morskie diabły. Murie diable. Jak z Wiedźmina 3. Kokos. Nie wiem, po co zbieram tego kosu. W sumie na sprzedaż tylko i wyłącznie. O, skrzynia 40 na 40. Czekajcie, myszkę trzeba zmienić na mniej czułą. Jakoś tam poszło. Ja tam się nigdy nie zastanawiam specjalnie nad tym wszystkim. Kolczyk, co on daje? Broń kująca. Ja niestety nie używam. Rękojeść miecza zew duszy. O, shit. Brzmi dobrze. Rękojeść legendarnego miecza zwanego przywoływaczem dusz. Można ją przekuć tak, by stanowiła całość wraz z klingą. No dobra, ale to jest sieczna, kująca, he? Nie wiadomo. Aha, jest, mam na dole, przywoływacz dusz kująca. A, szkoda, kurde. Ale jak wykładam, to jest wart 5 stów, więc całkiem nieźle. No dobra, mamy jednego kraba, więc myślę, że z jednym możemy się spróbować. But! A, za daleko był, mam za krótkie nogi. But! Dobrze, leży. No i teraz, nie jest tak źle. Strzał, o, pięknie. Dobra, but! No niestety, ten but nie zawsze działa. But! Za daleko znowu. But! I leży, i na brzuszku, i gili, 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 krabusia po brzuszku, i załatwiony. No i fajnie. Dobra, jednak nie jest tak źle z tymi krabami. Ej, tu jest skarb! Shit, tu jest skarb. Czy to jest ten, który jest ten? Wiem mapę? No chyba tak. No to zarąbiście. Zaraz jakieś coś fajnego się dorwie. Dobrze, że te skrzynie są pootwierane z tym skarbem. Nie muszę ich jeszcze jakieś złodziejstwa sobie dorabiać. Dobrze, no najważniejsze teraz to zarobić kupę hajsu, żeby się móc naprawdę nauczyć dużo fajnych i potrzebnych umiejętności, a potem można już działać na spokojnie. Otwierać zamki, okradać ludzi, lepiej tam, znaczy w sensie lepsze obrażenia zadawać i wtedy już będzie pięknie. Dobra, co tam mamy w środku? Mam nadzieję, że coś naprawdę wartościowego. Nefryt, 600 sztuk złota, królewska maska, złoty talerz, srebrny kielich. No kurde, i to są skarby. To jest piracka gra. Znaczy oryginalna. Ale o piratach. Żeby nie było. Gra kupiona za pieniądze. Wirtualnie, co prawda, ale... Ale jest, nieważne. Nieważne, że w promocji. O! Ja myślałem, że diabeł piaskowy mi tu wyskoczy, bo... O, widzicie, tak się piasek uniósł, ale... O ty kurde, skąd się tu wziąłeś, ty mały, ty? But! Ała! But! Kurde, nie wyszło. Chodź tu, ty kurde. But! No, but! Powiedz! No, but! But! Dobra, dostał. Jezu, muszę coś zjeść na szybko, bo mnie zaraz skurczysyn zabije. Strzał, pudło. No niestety, dobra, ale byłem na to przygotowany. Dobra, ostrożnie, kurde, bo mnie zadźga. But! A, widzicie? Teraz nie zadziałał.
Dobra, chodź tu, cwaniaku. But! Dobrze! Został z buta i ciach, i ciach, i ciach. No przydałyby się silniejsze ciosy na pewno, takie, które mógłbym sobie, wiecie, naładować przez przytrzymanie... przytrzymanie przycisku. No ale to spokojnie, do wszystkiego dojdziemy. Jest nieźle, no to już na pewno jest lepiej niż w tych pierwszych odcinkach. Myślę, że już powinno być coraz lepiej po prostu... Wow! Uniosło mnie, poniosło mnie. Po prostu muszę być trochę bardziej wyrozumiały dla tej gry i zamiast ciągle krzyczeć i narzekać, to się jej po prostu nauczyć, że działa tak, a nie inaczej. Czyli niedoskonale. No wiecie, zaadaptować to i wygrać. Dobra, to jest następne czerwone wino. Idzie całkiem nieźle z tymi winami. No cały czas użyj armaty, użyj armaty. Nie chcę, kurde, używać armaty. Dobra, czy z tobą się gada? Nie, ty jesteś strażnikiem po prostu. Sofia, pohandlujmy. Bo ja bym chciał ci sprzedać rzeczy, które znalazłem, czyli srebrny kielich, złoty talerz, kurewską maskę. Dobra, ja mam hajsu 1300... coś tam. Całkiem spoko. Look at this. Sprawdźmy, czy ktoś mnie tutaj skrzyczy za to. O, tu wystarczy lewo, prawo i załatwione. Myszka zmieniona. Pochodnia, zapasy żywności. Zawsze coś. Nikt nie widział. No i bardzo dobrze. Dobra, idziemy na plażę szukać więcej tych skrzynek. Nie wiem, ile ja ich mam. Chyba tu znalazłem dwie, czyli mam ze cztery. Tu powinno być więcej. Czy ja tą łódką mogę gdzieś dopłynąć, czy niekoniecznie? Gra zapisana, może być. Popłyń do brzegu. Gdzie jest brzeg? Jesteśmy na wyspie, więc brzeg może być wszędzie. Czekajcie. No faktycznie, to jest cały kontynent i to jest Arborea. To jest jakieś stracone królestwo. Okej. No niechaj będzie. A czy to wygląda faktycznie jak zakrzywione ostrze Cordelasu? No nie wiem, z której strony tak naprawdę. No i cholery. Nie wygląda mi to. No widać, ktoś sobie tak to nazwał po prostu. Może wybrzeże ostrzy, bo przywitali ich tutaj. Może tu się jakaś bitwa rozegrała. Może jak przypłynęli tutaj pierwsi odkrywcy, będzie tam inkwizycja, czy kij wie kto, to... Wow! To jest skubany. But! To po prostu stoczyli tutaj jakąś bitwę z tubylcami wielką i oni, wiecie, przywitali ich ostrzami, no i stąd się wzięło wybrzeże ostrzy. A nie, że kurde, jak Cordelas wygląda, bo nie wygląda. To jest ewidentne, jawne kłamstwo i wprowadzanie ludzi w błąd. Potem się takie... But! A, widzisz? Proszę bardzo. No i dobra, i z pojedynczymi to się jakoś tam walczy, ale cyj. Pojedynczy przeciwnik zawsze o wiele lepszy niż więcej przeciwników. I fajnie, bo trochę chwały też tutaj wpadnie, więc mógłbym sobie coś tam później podnieść z atrybutów. Za chwilę 2000. Co jest za 2000? Broń palna albo wytrzymałość. No i kurde, to będzie dylemat, czego użyć. Znaczy, co sobie podnieść. 5 skrzyń. No dobra, jeszcze... O, chodź tu! But! Dobrze, leżysz, kurde, frajerze. No jednak większe obrażenia by się przydały, więc muszę koniecznie znaleźć kogoś, kto... ale go prawie na jedną sekwencję go wypeczy. Wow, ty tak umiesz? Co to był za cios? Co to był za atak? Jakaś szarża mi szaleńczą przypuścił. But! 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 Dobrze, zaspamiony butem i zabity. No nie wiem, czy ktoś mnie tutaj nauczy, kurde, broni siecznej. To... O, koza, to obok, co to jest? A, nie do podniesienia, okej, okay, myślałem, że... 35, o, to może być coś ciekawego nawet tutaj w środku. Cyk, cyk, cyk. A nie, ten już trochę bardziej trzeba tutaj pokombinować. Raz na tył i z powrotem. Okej, okay, załatwione. Bardzo mnie to cieszy. Co mamy w środku? Naboje, bardzo dobrze. Naboje się przydadzą. Śród się sprzeda. Czy coś tutaj z tyłu? Nie, no wygląda na miejsce, gdzie mógłby być skarb. Kto wie, może jeszcze jakiś tutaj znajdę. No dobrze. Jak tam z czasem? 43 minuty. Dobra, no to na szybko trzeba te skrzynie zebrać i je odnieść do... jak on się nazywał? Do Miguela. Tylko tak. Aha, tutaj już byłem, no czyli teraz tamto... Tam jest list w butelce? Chyba tak, a listy w butelce chyba chowają mapy skarbów, tak mi się wydaje. Bardzo fajnie. Wow, 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 wow. Nie, nie, nie dwa, nie dwa, nie dwa, spieprzać. Ja chcę jednego tylko. Dobra, tamten niech się odwali. A ty chodź. Chodź, gościu. Kurde, i tak idą dwa. A, no to może być kiepsko. Bo ten mnie zaskoczył, kurde. Biegłem już na tamtego, a... Dobra, zaspammy go butem. Okej. Okay. I walczmy z nim tak, żeby no, nam zasłaniał tego poprzedniego. Powinno być dobrze. Okej, okay, jeszcze dostał na koniec jeden. But.
I dawaj go, dawaj, dawaj. No i świetnie. I z tym już myślę, że sobie jakoś tam spróbuję. Okej, okay, przypuścił szarże, dobrze. But kolego. But kolego. But. 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 Jak się będziemy przepychać? No dalej, but. No i w końcu. Dobrze. No, czyli nawet z dwoma nie jest źle. Jeśli się je ustawi... A, źle. A, kurde. Jeśli się je ustawi tak, że... Kurde. A nic mi nie zrobił, chyba się obroniłem, bo cały czas trzymam ten... Dobra, starczy z tym butem, już uspokój się. Cały czas trzymam obronę, więc... Kurde, ten jakoś szybciej wstaje skubany. Dawaj, zaraz przypuści. Ha, szarże, nie ma. But! Ała, but, dobrze. Coś tam sobie zszamam po drodze, no i załatwiony. Pięknie, kurde, mistrzunio. No spokojnie, też trzeba brać te walki, a nie kurde na pałę, jak ja wcześniej. Jolo, zabiję wszystkich i wszyscy zabijali mnie. Dawaj ten list, kurde. List w butelce. Dawaj, 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 dawaj. Co to tu mamy? Inwentory. Gdzie to jest? Gdzieś... Pawa Mary, room. Gdzie to jest? Bunek? Nie. Łup? Nie. Wszystko. O, właśnie. Jest. List w butelce. Mapa skarb na indiańskim cmentarzu. Otrzymano mapa z drogą do skarbu. Czy ja mogę sobie przejrzeć albo coś? Nie, to ja pewnie będę miał w zadaniach albo coś takiego, co? Wybrzeże Ostrzy, skarb na indiańskim cmentarzu. Umieść na mapie. Gdzie to jest? No niby niedaleko, ale indiański cmentarz nie brzmi zbyt dobrze. Musicie przyznać. Dobra, kurde, bo już 46 minut, a ja nie widzę tu tych skrzynek cholernych. A plaża długa, mi się coś wydaje, że ona jest... Te skrzynki są porozrzucane tutaj na całej długości. Więc żeby nie przedłużać jakoś specjalnie... Coś jest... Nie, no muszę przejść całą plażę aż do samego końca. No to niestety, za późno się za to wziąłem trochę. Trochę się ociągałem w tym odcinku. No ale... Cóż, dokończymy w następnym. Poszło nieźle, nie chcę za chwilę zginąć. Jakoś głupio, żeby nie zepsuć dobrego wrażenia. O ile takowe w ogóle jest dzisiaj. Dobra, na dzisiaj to tyle, moi drodzy. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, suba, pochlebny albo i mniej pochlebny komentarz. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć!